Sanatorium Miłości 4. Marek opowiedział Umanowskiej o dzieciństwie, praktycznie nie istniało. Program Sanatorium Miłości potrafi zaskakiwać, rozśmieszać, ale i też wzruszać. Każdy z seniorów przeżył kiedyś traumę, której nie zapomni do końca życia. Marek w rozmowie z Martą Manowską otworzył się na temat swojego dzieciństwa, którego praktycznie nie miał. Czy to rzutuje na jego obecne kontakty z kobietami? Sanatorium Miłości to reality show TVP, które pozwala poszerzyć swoje horyzonty dotyczące życia seniorów. W końcu osoby powyżej 60 lat mają czas na realizowanie swoich pasji w czasie wolnym. To wtedy nadchodzi okazja na poznawanie nowych ludzi, nawiązywanie przyjaźni, a nawet miłości. Trudne doświadczenia z przeszłości mogą jednak skutecznie blokować seniorów przed nawiązywaniem kontaktu z innymi. O swoim trudnym dzieciństwie w rozmowie z Martą Manowską opowiedział Marek. Sanatorium Miłości 4. Marek opowiedział o trudnym dzieciństwie. W ostatnim odcinku Sanatorium Miłości wzruszony Marek opowiadał Marcie Manowskiej o swoim trudnym dzieciństwie. Praktycznie moje dzieciństwo nie istniało. Wychowywała mnie tylko mama. Ojciec był krawcem, miał warsztat krawiecki. Ojciec było i go nie było. Wyszedł po papierosy i wrócił po 3 dniach na przykład. Mama zastępowała nam wszystkim i ojca i mamę. Robiła wszystko, żeby ten dom jakoś ogarnąć. Opowiadał wzruszony Marek. To niestety nie jedyna przykra historia z życia Marka. Będąc w latach 80. w Związku Radzieckim, poznał tam swoją żonę. Razem spędzili 23 lata. Niestety, parę rozdzieliła choroba i śmierć żony. Od tamtej pory zawsze, kiedy Marek opowiada o swojej dawnej miłości, ma łzy w oczach. Sanatorium Miłości 4. Kim jest Marek? Marek ma 66 lat i pochodzi z Gdyni. Sam o sobie mówi, że jest pogodny i przyjaźnie nastawiony do ludzi. Lubi wszelakie sporty, ale jego ulubionymi jest koszykówka i siatkówka. Nie stroni też od jazdy na rolkach wyczynowych, jazdy na rowerze albo grze w ping-ponga. Jest ekspertem od systemów parowych i prowadzi szkolenia w tym zakresie.